Ludzie, którzy tworzą nasz rząd, a przede wszystkim Jarosław Kaczyński, który jest po prostu takim jakby mastermind i on właściwie o wszystkim decyduje. I podobierał sobie takich ludzi, którzy nie mają ani osobowości, ani wiedzy, ani decyzyjności, bo ani pani premier Szydło, ani już nie mówię o panu Dudzie czy Waszczykowski. No właśnie, nazwałaś go wczoraj długopisem. No to nie ja go tak nazwałam, to powszechnie się o nim mówi już. Nikt inaczej nie mówi o prezydencie Dudzie, poza jego jakby miłośnikami, coraz mniej licznymi, jak długopis, albo Adrian, pan Adrian, albo Ambroży, prawda? Dlatego, że cios, jaki zadał temu prezydentowi ucho prezesa, jest po prostu nie do uratowania. No, to już nie do odrobienia jest. Ale abstrahuję od niego, bo naprawdę, gdyby nie to, że niestety jest prezydentem dużego kraju i mojego kraju, no to nie byłby wart w ogóle takiej narracji, bo jest to człowiek może miły prywatnie, ale kompletnie nie nadający się na żadne tego typu stanowisko i na pewno nie posiadający charakteru, żeby przeprowadzać jakąkolwiek swoją koncepcję czegokolwiek. No ale w każdym razie, więc właśnie tacy ludzie, oni nie mają pojęcia o świecie i Europie. Rzeczywiście. Tam jest oczywiście parę osób, które mają pojęcie, nie wiem, pan Szymański czy nawet pan Szczerski jakoś tam, ale też są tak przestraszeni i zideologizowani, że no nie mają żadnej siły sprawczej. W związku z tym naprawdę prezesowi Kaczyńskiemu wydaje się, że świat wygląda tak, jak w jego głowie. I oni naprawdę wierzą, on naprawdę wierzy, przypuszczam, że Polska jest najbardziej demokratycznym krajem na świecie. I że można się tak wykluczyć na własne życzenie. I że można się tak wykluczyć i że wszyscy jakby są tym przejęci, będą jakby, jak będziemy ich potrzebować, to oni będą zabiegać o to, żebyśmy znowu byli z nimi. To jest tak niemądre i tak nieprawdziwe i tak niebezpieczne, że mnie naprawdę ogarnia przerażenie, bo mi się zdaje, że oni rzeczywiście, to co mi się już przed wyborami zdawało, że oni tworzą Matrix, no bo to jest od dawna całe smoleńskie kłamstwo, to jest ogromny Matrix, ale tutaj w kontekście Europy i w kontekście tego, co się w Europie dzieje obecnie, w kontekście Trumpa i w kontekście Putina i w kontekście tych wszystkich zagrożeń i tego no, w którą stronę idzie świat, to można mieć różne metody na to, żeby w tym świecie sobie radzić, ale to muszą być metody realne. To nie może być tak, że ktoś sobie, jakiś starszy pan coś wymyśla w głowie, bo się naczytał Karla Schmidta czy jakiegoś innego i on myśli, że świat tak wygląda dzisiaj. To jest tak anachroniczne. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.